Cześć wszystkim, wygodny głupik z tej strony. W tym filmie zobaczcie na moje akwarium 26 litrów z neonami Innesa w stadzie około 9 sztuk, może 10 i stadem razbur klinowych w ilości 7 typów. No, i tak się prezentuje moje 26 litrów, i jak to w każdym już od kilku filmów yy, o tym zbiorniku mówię, że będzie te dwa lata, będzie te dwa lata tego zbiornika, będzie dwa lata, będzie, no to już nie mówię, że będzie. Tylko wreszcie doczekaliśmy się dnia, kiedy można powiedzieć. Ja mogę osobiście z wielką radością, dumą i uciechą powiedzieć, że jest już dwa lata, i w poniedziałek będzie dwa tygodnie istnienia tego zbiornika. Po ostatnim restarcie, także akwarium moim sukcesem. Największym co chodzi o długość e, czasu przez jaki udaje się to akwarium e, prowadzić, aby było w kondycji, no według mnie zadawalającej. E, przykro niestety z powodu tego neona czerwonego. No niestety rybka się osłabiła z jakiegoś powodu, no i mieliśmy co mieliśmy, tak. Mieliśmy nieuleczalną albo ciężką uleczalną chorobę posocznice, która doparła neona, no i tyle ale reszta na razie wygląda zdrowo u neonów Inessa, które widzicie żadnych na razie objawów, u też, także na razie odpłuka więcej ryb nie łapie nic, co by wskazywało na to, że że któraś kolejna rybka odejdzie, no i tak tutaj wygląda zbiornik. Równo 2 lata i 2 tygodnie będzie w poniedziałek od ostatniego restartu. Akwarium miało, wiadomo, momenty lepsze, miało momenty gorsze, ale generalnie, no, dla akwarium należą się wielkie słowa uznania i wielkie. Happy birthday to you z okazji dwóch latek. Rybki w jakiej są kondycji to widać. Pięknie wybarwione. Dzisiaj robiona podmianka jak co tydzień. Rybcie dostają trochę świeżej wody. Podmienionej. No i tak to wygląda. Roślinki w jakiej są kondycji. No to również widać. Akwarium pomału nachodzi mnie na jakieś odświeżenie tego zbiornika tylko, że nie odświeże tego nie przemebluje aranżacji dopóki te rybki, które tutaj widzimy będą żyć z tego względu, że żeby móc zrobić restart i zrobić akwarium troszkę inaczej nawet z jakiś inny żwirek dodać czy coś no to trzeba by było te rybki no, chcąc nie chcąc wysiedlić z tego zbiornika, a aktualnie nie mam zbiornika wolnego, pustego, który mógłby je przyjąć a jak chodzi o akwarium 11 litrów, które mi zostało po gubikach, które zameldowały się w 72 litry gdzie czują się zresztą świetnie no to jak chodzi o to akwarium no to 9 plus 7 mamy 16 typa no i 16 dosyć dużych ryb w 11 litrach, no nie, to się kupy nie trzyma. A wiadomo akwarium, no takie po zalaniu, po restarcie To te dwa Dwa, nawet więcej także 3-4 tygodnie do 5 myślę, że Wartałoby, żeby sobie postało, żeby się zrobił od nowa balansik Bakterie mitra filtracyjne mm, rozwinęły I tak dalej i tak dalej i to musiałoby wszystko znowu czekać i, i Zbiornik się balansować ale w sumie akwarium to bardziej są moje plany, które mógłbym wprowadzić na odświeżenie jego już po prostu po tych dwóch latach. Ale w sumie, w rzeczy samej, akwarium no nie można powiedzieć, że jest brzydkie i, i że się nie podoba. No wiadomo, jednym z Was się spodoba, inni powiedzą, że paskudne, inni że się nie da patrzeć, inni że, że jeszcze nie wiadomo co. A będą pewnie tacy, którym to akwarium się będzie podobało, równie tak jak i mi. No, ale to już wiadomo. Według gustu każdego człowieka, każdego akwarysty, jeden w tym akwarium widziałby gupiki, inny w tym akwarium widziałby um, jakiś, nie wiem, e, razboli na przykład galaktyki, inny widziałby, no nie wiem, co jeszcze, jakiegoś tam um, na przykład grubowarga, chociaż grubowarg to raczej nie, raczej za małe akwarium. Inny widziałby na przykład tylko jednego bojownika. No i tu, tu mówię, ile akwarystów, tyle różnych gustów na to akwarium, ale wbrew pozorom, akwarium jest w stanie, który mi się podoba i, i może komuś wśród Was też się podoba. Dwa lata i w poniedziałek jeszcze raz powtórzę dwa tygodnie od ostatniego restartu, takiego całkowitego. Rybki. I no, jak widać, podrosły u mnie. Czują się dobrze te, które nie dostały po zrocznicy, to pływają. Na razie widać, że reszta poza tym jednym neonem jest szczęśliwa. No i no i tak to tutaj sytuacja wygląda. W 11 litrowym to takie moje plany, które mam. No nieszczęsny koronawirus jest i to już naprawdę Mogłoby się wreszcie skończyć, bo ja i wszyscy ludzie myślę, że wszyscy mamy już tego serdecznie dość: tego koronawirusa i tego siedzenia, i, 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 i tej obawy, że się zarazimy i tak dalej, i tak dalej. Jakby się to, to skończyło, to mam plany na 11 litrów na akwarium. Gdzieś sobie teraz zrobię jakieś plany, jaką roślinność, jakie podłoże. I miałbym ochotę sobie 11-litrowym akwarium, które gdzieś bym sobie ulokował. Mam nawet takie fajne miejsce na nie. Zrobić w nim po prostu krewetkarium, redszerki Raz miałem. No niestety nie wyszło mi do końca z tymi redszerami Ale kto się poddaje, ten nigdy do niczego nie dojdzie. Więc zrobiłbym to akwarium sobie jeszcze raz z miłą chęcią. Oporządziłbym go. Wyczyścił po tych głupikach, wymył porządnie po, i właśnie Jakieś krewety tam się zaopatrzył Właśnie redshary czy jakieś takie hmm, Blue, jakieś coś takiego, no jakieś takie fajne krewetki hmm, Amano może nie, ale Ale właśnie takie reda, redszera neocaridina, heteropoda inaczej To czemu nie hmm, Myślę, że 11 litrów spisałoby się na właśnie takie niewielkie krewetkarium Świetnie, a jakby mi zarosło to tak jak to, na które aktualnie patrzymy, to wśród tego gąszczu takie małe krewetki. No, myślę, że wyglądałoby to również świetnie i całkiem całkiem przyzwoicie i ciekawie. Z Moją drogą, co do tego koronawirusa, to tutaj użytkownik Aqualudek pozdrawiam serdecznie. No, chłopie, z nominowałeś mnie tam do, do challenge'u. I Ja poczytałem, trochę popatrzyłem, na czym ten challenge polega. No, ale no, nie jestem w stanie podjąć się wyzwania. Nie mam na tyle um, śmiałości, bo to trzeba mieć śmiałość. A po drugie, nie mam po prostu talentu, niestety. Um, no, jakby ja coś takiego nagrał, to obstawiam, żeby YouTube w Polsce wysiadł. I nie byłoby szansy, bo po prostu nie mam talentu, tak? Swoją drogą, Aqualudek, kto nie widział do tego challenge'u związanego z koronawirusem, się przyłączył i powiem, że całkiem ładnie wyszło. Tak swoją drogą, muszę powiedzieć. Mi się przynajmniej podobało. Także Aqualudek, super, 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 super to, to wymyśliłeś na Aqua Challenge. Tam z kimś w samochodzie nagrywałeś. Bardzo fajnie wyszło swoją drogą. Fajna muza. Trochę akwarystyki, trochę koronawirusa. Połączyłeś to wszystko? Nie dużo, bo nie dużo, ale całkiem fajnie to wyszło. No ja niestety nie mam talentu i nie jestem w stanie coś takiego zrobić. I też brakuje mi śmiałości. Brakuje mi śmiałości i. i no nie jestem aż na tyle śmiały, że tak powiem, żeby coś takiego zrobić. Co ja nie znaczy, że gdybym miał śmiałości więcej i odwagi to, że bym się do tego nie przyłączył ale no nie każdy ma odwagę na aż takie publiczne wystąpienie także no niestety bardzo bardzo przykro z tego powodu mi ale no śmiałości mi nie mam nie wystarczy mi śmiałości i też talentu mi zupełnie brak także tyle ale ja najbardziej jak ta akcja z tym challenge'em pomaga, ma to pomagać w walce z tym koronawirusem. To ja najbardziej, którzy zachęcam tych, którzy są kreatywni, mają odwagę, pomysł, yy, no to bardzo serdecznie zapraszam do wzięcia udziału i do pomocy. No bo chyba każdemu z nas zależy, żeby wreszcie się to skończyło i można było wrócić do normalnego życia, bo jak się mówi, że fajnie się siedzi w domu, ale no w końcu z tego domu by już wartało wyjść, nie obawiając się, że przytargamy na siebie i na własną rodzinę jakieś mm, zagrożenie związane właśnie z COVID-19, i no war warto naprawdę pomagać. Jak ktoś ma talent, ma do tego predyspozycję, ma pomysł na to, ma odwagę wystąpić publicznie, czego ja jeszcze raz powtórzę, mi niestety brak. To zachęcam bardzo gorąco do wzięcia udziału yy, i pomocy, bo chyba każdemu z nas zależy na jakiejś tam odrobinie, większej normalności niż teraz jest, bez obawy, że się zarazimy i zarazimy przy okazji swoich bliskich i, i, i tak dalej, i tak dalej. Także no, w sumie yy, na tyle by było w tym akwarystyczno koronawirusowym yy, filmie. Film z odpowiedziami na pytania, z pierwszą częścią tych odpowiedzi, może będzie to następny film, jaki nagram. To będą już prawdopodobnie te odpowiedzi na zadane przez Was pytania, które tam pod jednym z wcześniejszych tam odcinków zadawaliście mi. Także na tyle by było w tym filmie dla akwarium, tego na które patrzymy wielkie happy birthday to you za dwa lata istnienia że daje się prowadzić że ryby podrosły ładnie wyglądają i jest wszystko w tym akwarium poza tym jednym niestety neonem który nastał po socznicy reszta na razie odpukać wszystko jest świetnie i niech tak zostanie także serdecznie dziękuję za oglądanie do ustrzenia następnym razem, cześć!